Kolejny na grzeczna Rowskiego. Kiedy naprawa? Prawie 4 miliony złotych na infrastrukturę sportową. Postępują prace na zamku w Iłży. Katarzyna Kurek, witam w środę 4 sierpnia i zapraszam na informacje. W weekend firma Budromost Starachowice będzie przeprowadzała gwarancyjną wymianę nawierzchni jezdni wokoło ronda u zbiegu ulicy Słowackiego, Alei Grzecznarowskiego i Alei Wojska Polskiego. Nawierzchnia zniszczyła się niedługo po remoncie. Problemem była prawdopodobnie niewłaściwa mieszanka. W sobotę między godziną 7 a 20 planowane jest frezowanie dotychczasowej nawierzchni, a w niedzielę w tych samych godzinach będą prowadzone prace przy układaniu nowej masy bitumicznej. Rondo będzie wówczas zamykane dla ruchu kołowego. W najbliższy weekend. Wtedy właśnie wykonawca całej inwestycji, czyli firma Budromost, zajmie się wymianą asfaltu na całej płycie ronda Matki Bożej Fatimskiej. I to niestety wiąże się ze sporymi utrudnieniami, dlatego że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę między 7 rano a 20 to rondo będzie zupełnie nieprzejezdne. Weekendowe objazdy w tamtym rejonie będą dotyczyć zarówno aut osobowych, jak i komunikacji miejskiej. Najpierw trzeba sfrezować ten stary asfalt, a później oczywiście zajmiemy się położeniem zupełnie nowej masy. Masa, która powinna już wytrzymać problemy, które będą się tworzyły w związku z tym sporym naporem aut, które przetacza się przez to rondo, przez ulicę Grzecznarowskiego i później przez Wojska Polskiego. Oczywiście to nie koniec prac związanych z wymianą masy na całej tej nowej trasie. W następnych tygodniach planowane są dalsze prace i wymiana kolejnych fragmentów nawierzchni w tamtym rejonie. O ewentualnych pracach MZDiK będzie informować na bieżąco. Firma Budromost położy nowy asfalt w ramach gwarancji. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 3 w Radomiu, a także przy Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzbicy to tylko niektóre spośród 28 inwestycji z regionu radomskiego, które otrzymały dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. O tym, że inwestycja w infrastrukturę sportową jest ważna, nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczy też o tym ilość wniosków, jakie wpłynęły do samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Program działa od 2018 roku, a już do tej pory przy jego wsparciu w całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które otrzymały wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 31 milionów złotych. Wśród nich jest 28 projektów z subregionu radomskiego z dofinansowaniem wynoszącym ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. Ta infrastruktura przede wszystkim jest potrzebna, po drugie ta infrastruktura już ma paręnaście czasami lat, więc trzeba ją modernizować, dlatego też taka możliwość w tym działaniu dotycząca samej modernizacji, ale i budowy nowych obiektów sportowych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że młodzież oczekuje pewnego rodzaju innowacji typu skateparki czy różnego rodzaju inne obiekty sportowe, takie, które służą aktywności fizycznej dzieci. O pomoc finansową w ramach MIWiS mogły ubiegać się zarówno gminy, jak i powiaty z województwa mazowieckiego. Maksymalne dofinansowanie do projektu nie mogło przekroczyć 200 tysięcy złotych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Jednym z beneficjentów był Radom. Wnioskowaliśmy o 200 tysięcy złotych i bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy te pieniądze. To jest kolejny etap takiej dobrej współpracy z samorządem województwa i z panem marszałkiem Rafałem Rajkowskim. Dofinansowanie otrzymał również powiat radomski w kwocie 120 tysięcy złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzbicy. Tam mamy bardzo dobrą infrastrukturę, ale rzeczywiście brakuje nam boiska wielofunkcyjnego, dlatego już kilka miesięcy temu ogłosiliśmy przetarg, rozstrzygnęliśmy zadanie, jeśli chodzi o kwotę
ono jest w realizacji, czyli budowa tego boiska za 320 tysięcy złotych. Dziś podpisujemy umowę na dofinansowanie. Dofinansowanie z powiatu radomskiego otrzymały także m.in. Pionki na modernizację lodowiska, Jedlińsk na przebudowę boiska do piłki nożnej i budowę urządzeń w Czarnym Ługu, Przytyk na remont szatni na stadionie, Jastrzębia na budowę boiska w Bartodziejach i Iłża na budowę skateparku. Postępują prace na Iłżyckim Zamku. W niektórych miejscach mury górnego dziedzińca Iłżyckiego Zamku zostaną podniesione nawet o 5 metrów. Prace potrwają jeszcze 3 miesiące. Trwają prace remontowe na Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży. Roboty renowacyjne obejmują roboty przygotowawcze i ziemne, konserwację murów i sklepień od dołu i od góry, wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni dziedzińca i dawnych pomieszczeń. Powstaną także kraty zabezpieczające tarasy widokowe oraz instalacje elektryczne. Są już przemurowania, także pierwsze już mury pną się w górę. Wszystko jest oczywiście cały czas pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Co chwilę przyjeżdżają do nas pracownicy na kolejne inspekcje, na kolejne notatki służbowe, które są sporządzane, aby ten zabytek był naprawdę pod kontrolą i żeby był wykonany tak jak należy. Po remoncie ruiny można będzie zwiedzać na dwóch poziomach, dolnym i górnym. Nad bramą prowadzącą na dziedziniec pojawi się również drewniana kładka, tak aby można było przejść dookoła istniejących murów. Cała inwestycja kosztuje około 3 700 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 900 000 zł. Dodatkowo jeszcze w tym roku będziemy robić system nagłośnienia na górnym dziedzińcu. Będą 4 głośniki na baszcie, na 4 strony świata będzie codziennie odgrywany hejnał. I w komnatach oraz na górnym dziedzińcu będzie przewodnik w kilku językach opowiadał o historii zamku. Prace remontowe mają zakończyć się za 3 miesiące. Czwarta co za jazda do Szydłowca to ponad 50 km zróżnicowanej trasy z podjazdem pod miejscowość Chucisko, czyli najwyżej położoną miejscowość w województwie mazowieckim. To z radomskiego rynku o godzinie 10:00 cykliści wyruszą na czwartą w tym sezonie akcję co za jazda. Tym razem to ponad 50 km do Szydłowca, głównie drogami asfaltowymi z krótkimi fragmentami innej nawierzchni. Nie oznacza to jednak, że trasa będzie nudna. Główną atrakcją na trasie do Szydłowca jest podjazd pod miejscowość Chucisko, czyli najwyżej położoną miejscowość w województwie mazowieckim. Byliśmy tam już rok temu. Ten podjazd w ostatnim fragmencie to prawdziwa ścianka licząca nawet 20% nachylenia, więc dla wszystkich amatorów kolarstwa będzie to nie lada gratka, żeby podjechać pod to miejsce, a później zjeżdżamy do Szydłowca i kończymy nad zalewem. Jak w przypadku każdej innej wyprawy co za jazda, tak i w Szydłowcu, na finiszujących rowerzystów będzie czekać wiele atrakcji. Oczywiście będzie też poczęstunek, choć tym razem zamiast z grilla będzie kiełbaska z ogniska. Będą również konkursy z nagrodami od naszych partnerów, mobilne studio Radia Rekord, to także Akademia Bezpiecznej Jazdy Co za Jazda, czyli nasz projekt z budżetu obywatelskiego, gdzie będziemy szkolić rowerzystów z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z udzielania pierwszej pomocy. Aby zgłosić się na naszą wyprawę co za jazda, należy wysłać SMS o treści jazda.szydlowiec.imię i nazwisko na numer 7248, koszt 2,46 zł z VAT. Opłata za wysłanie SMS-a to cegiełka na cele charytatywne. Można również zapisać się za pośrednictwem bezpłatnego formularza dostępnego na Facebooku Stowarzyszenia Co za Jazda i na stronie internetowej cozadzień.pl. Zadanie finansowane ze środków gminy miasta Radomia w ramach realizacji budżetu obywatelskiego 2021. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.